Wydaje się, że w rozmowie z Panem Bogiem to zawsze z tym jest kłopot. Dlaczego ludzie, którzy robią źle, jeszcze żyją? Dlaczego nie trafi ich po prostu z nieba przysłowiowa błyskawica i byłby święty spokój? Dlaczego jest tak, że ludzie dobrzy ciągle mieszają się ze złymi? Dlaczego Pan Bóg nie ukaże tych, albo nie wywali tego zła w końcu ze świata? No, odpowiedź jest prosta. Wolna wola. Bóg powiedział, kocham wszystkie swoje dzieci i daję im wspaniały świat i nawet jeśli odejdą ode mnie, będę je kochać. Bo żeby przerwać ten eksperyment zwany ziemią, Bóg musiałby wszystko naraz ukrócić. Dlaczego miałby tych, którzy mu ufają, zabijać? Więc wolna wola. I to jest zawsze trudny argument. I też dlaczego się dzieją takie rzeczy, że wcale nie przez ludzi jakieś tsunami. No, świat jest popsuty przez grzech. Wszystko jest popsute. Nie? To chwasty trzeba wyrywać, a kwiaty pielęgnować, a nie na odwrót. No, cały świat jest dotknięty tym grzechem. No, niestety przyszło nam żyć w czymś takim, a z drugiej strony możemy też żyć w wolności dzieci Bożych. I ten czas jest potrzebny bardzo. To troszkę jak z pchaniem parowozu. Jakbyśmy się zawzięli i pchali parowóz, nie? To będzie wrażenie, że to jest robota głupiego. No bo po co? A jak już tak już mielibyśmy przestać, to drgnie o milimetr. Bo na początku zawsze drga o milimetr. To nie ma impet. To trzeba być wytrwałym, żeby nabrał impetu. Więc kiedy pracujemy nad jakąś sprawą w życiu, to warto być wytrwałym. Bo to przynosi pewnie malutki efekt na początku. Małe owoce. Dopiero potem nabierze rozpędu, byle nie rezygnować.